Byliśmy przygotowani na mecz bardzo ciężki na Podhale, które gra i operuje bardzo dobrze piłką i to się sprawdziło. W pierwszej połowie trochę wyszliśmy słabo, może wolicjonalnie, agresywnie, nie było presji na zawodnika z piłką i stąd też te zmiany po przerwie. Pod względem tej walki, myślę, że takich doskoków agresywnych w drugiej połowie już to wyglądało lepiej. Sytuacjowo myślę, byliśmy podobni, tak jak Podhale stworzyło sobie jedną lub dwie sytuacje. Myślę, że my tych sytuacji sobie stworzyliśmy podobnie, także myślę, że mecz był bardzo wyrównany. Gratulacje do drużyny, bo potrafiła to prowadzenie jakby dowieść do końca. I dziękuję im za to. Znaczy, pewnie na tę opinię sobie zapracowaliśmy tą końcówkę poprzedniego sezonu, mieliśmy bardzo dobrą i tam gdzieś 8 czy 9 zwycięstw i tak poszła taka opinia. No my się staramy robić to, co tutaj najbliższy mecz przed nami jest i na tym się koncentrujemy. No. Staramy się też tej kadry jakby się nie pozbywać tych zawodników tego szkieletu i w miarę to uzupełniać i myślę, że to nam się udaje, to też jest naszą mocną stroną. Chcieliśmy pierwszym meczem u siebie, tą nową drużyną, pokazać dobry futbol, pokazać charakter, pokazać to nasze DNA, na którym pracujemy od 5 tygodni. Ofensywny futbol, właśnie dobrze operować piłką i w pierwszej połowie nam się to w drugich momentach udawało. Mieliśmy przynajmniej 3 albo 4 sytuacje stuprocentowe, 3 myślę, 3 sytuacje stuprocentowe w pierwszej połowie. I po tych 3 sytuacjach stuprocentowych dostaliśmy bramkę z połowy sytuacji przeciwnika, bo świetnie się zachował skrzydłowy, szedł do środka, by troszkę dać mu za dużo swobody, podobnie w polu karnym przeciwnik szedł bramkę do przerwy. W przerwie motywowaliśmy się, czuliśmy, że ten mecz możemy przynajmniej zremisować, a nawet przesądzić na swoją korzyść. Natomiast w drugiej połowie wkradło się troszkę więcej chaosu w naszych poczynaniach, mniej płynności było w tych naszych atakach. Awia rzeczywiście była bardziej agresywna w środku pola, przez to ta gra była taka, powiedziałbym, z dwóch stron bardziej chaotyczna. Awia prowadziła, więc było im to było na rękę, my gdzieś tam próbowaliśmy odrobić straty. No, dobra sytuacja Kuby Górnata w końcówce, tam, gdzie zamykała, tak szkoda, że to przepraszam, gdzieś tam widziałem do piłki w siatce. W końcówce w 93 minucie strzelamy bramkę. Szkoda, że po spalonym, ale mogę powiedzieć podsumowując, że jak na pierwszy mecz tutaj na swoim boisku, myślę, że z bardzo mocnym przeciwnikiem, też z mocnym rywalem, którego analizowaliśmy, ogranym rywalem w tej lidze. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. Patrzymy do przodu, patrzymy na mecz z Czarnymi Połaniec i tam chcemy przywieźć 3 punkty. Dostałem informację przed chwilą, że Bartosz zostanie na obserwacji, więc było to mocne zderzenie i ma zostać w szpitalu na obserwacji. No i skomplikowało, na pewno żałujemy, że Bartosza nie było, Adrian wszedł pewnie jeszcze świeższy w drugiej połowie, natomiast no, mamy na tyle mocny zespół, wszedł Adrian i tutaj utraty na jakości nie mieliśmy żadnej, bo praktycznie można powiedzieć, że to są zawodnicy, którzy są jeden do jednego. Więc tutaj komplikacji pod względem organizacji gry nie było żadnej. To prawda, czasami brakowało, żeby piłka minęła pierwszego zawodnika, czasami gdzieś to przyjęcie w kombinacyjnym wariancie zaszwankowało i rzeczywiście gdzieś tam tych niuansów, szczegółów zabrakło. Finalnie rzeczywiście ten efekt po stałych fragmentach nie był taki, jakiego byśmy oczekiwali. No właśnie, jakiegoś tam zawsze szczegółu drobnego brakło, bo fajnie było to rozegrane. Znaleziony Bartosz Żurek właśnie przez Adriana Ligienzę, ale brakło tego ostatniego finalnego podania. Nie trafił Kuba, ale też Hubert Antkowiak miał świetną sytuację na nodze. Gdy wygrał pozycję, wsadził rękę przed obrońcę, uderzył z całej siły, zrobił wszystko, co mógł tak naprawdę, ale bramkarz gdzieś tam wykazał się refleksem. Sytuacja Kuby Górnata na końcu też bardzo dobra, w świetle bramki tak naprawdę zamyka sytuację. Podobno jak przeciwnik w pierwszej połowie z podobnego miejsca wyśrodkowana piłka, tylko odchodząca. Kuba zamyka, szkoda, że brakło też znowu 3 centymetrów, żeby... Można tak powiedzieć, że pewnie trochę tak. Tutaj Maluga, doświadczony zawodnik, trafił. U nas dwóch młodych zawodników młodzieżowców nie trafiło. Natomiast są to ludzie, którzy w meczach kontrolnych, tak Kuba Szczepański, w takich sytuacjach trafią, więc
Jestem przekonany, że w kolejnej takiej sytuacji, jak się znajdzie, to wnioski wyciągnie, skieruje tą piłkę niżej i będziemy się cieszyć z bramek Kuby jednego i drugiego.